Grasz w różnego rodzaju gry? Tak. Grasz. Monopoly? W Eurobiznes gram, gdyż jest prostszy. Ale w Eurobiznes... Ale tam siedzisz. Siedzę, zawsze siedzę w więzieniu. Z tego się ze mnie śmieją znajomi, bo tam jest na jednym rogu więzienie i zawsze takiej fortunnie losuję, że siedzę w więzieniu, to się siedzi całą kolejkę, no i ja tracę pieniądze. Ja w ogóle jestem strasznie skąpa, jeżeli chodzi o kupowanie tych hoteli i domków. Skąpa jesteś. Strasznie. A wiesz, im więcej masz, tym więcej zyskujesz. To jest zasada. A tutaj w tym momencie przynajmniej zyskać może na pewno, mogą zyskać dwa polskie miasta. Gdynia i Szczecin walczą o to, by znaleźć się na planszy kultowej gry Monopoly. Walka jest jednak ostra, tak że niektórzy... No tak, to widzieliśmy fragment tego materiału. Fragment. Walka jest bardzo ostra, no bo pozostały tylko dwa miasta do obsadzenia, 20 już jest obsadzonych, no i tutaj jest A ja sam zastanawiam się, dlaczego akurat te dwa miasta, bo to chyba wszystko zależy od internautów. A nie Włoszczowa. Włoszczowa, tak. Na przykład. I ja tam na przykład można byłoby wykupić sobie peron. Wykupić peron Przemysława Edgara Gosiewskiego, to byłby dobry pomysł. Zastanawia mnie również jedna rzecz, a mianowicie bardzo kontrowersyjne, 69 sposobów na zachowanie dziewictwa, to też jest taki dość temat kontrowersyjny, a mianowicie przede wszystkim wśród katolików są tak zwane ogromne protesty, a mianowicie jedna z firm odzieżowych, która właśnie w ten sposób reklamuje swoją markę odzieży. Młodzieżowa. Młodzieżowa, tak. Na billboardach pojawiły się zdjęcia dziewczyny i chłopaka w rozmodlonych pozach z różnymi napisami. Strzeż mnie ojcze, na innych ci sami bohaterowie zostali sfotografowani w wyzywających erotycznych pozach w internetowej reklamie. Dziewczyna pyta, znam 69 sposobów na uchronienie dziewictwa. Szef agencji reklamowej złożył ustawę promującą dziewictwo. Do Sejmu. Tak. Ciekawe, czy będzie to rozpatrzona ta ustawa, bo wiemy, jak to jest z ustawami. Prawo i Sprawiedliwość cały czas mówi, że... Dzisiaj Przemysław Gosiewski mówił, że zgłosili ponad 50 ustaw, ale marszałek zamroził. Najbardziej mi się podobają tak zwane interpelacje poselskie, czyli, wiesz, zapytania a propos czegoś. Także tego to już jest naprawdę mnóstwo. I naprawdę są to strasznie takie życiowe interpelacje. Posłowie zastanawiają się nad naprawdę wieloma rzeczami, ale my też zastanawiamy się nad tym, co robią cały czas nasi politycy i wszystko dla Państwa na bieżąco komentujemy. Dzisiaj w raporcie będziemy się też zastanawiać, czy w koalicji jest dobrze, czy to jest zgodne małżeństwo, bo dochodzą nas takie informacje, że tam troszeczkę nie bardzo. Dobrze, to teraz zobaczmy materiał o tych dwóch miastach, które walczą o miano okienka, czyli miejsca na planszy najbardziej znanej chyba gry Monopoly. Na pomysł wypromowania akcji kilka tygodni temu wpadli młodzi gdynianie. To dzięki nim cała Polska dowiedziała się o możliwości głosowania na swoje ulubione miasta. Wystarczyło kilka dni obywatelskiej mobilizacji, by to właśnie Gdynia znalazła się w czołówce miast mających szansę znaleźć się na planszy gry Monopoly. Do rywalizacji przyłączył się również Szczecin i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie sposób działania niektórych sympatyków tego miasta. Świetna zabawa zmieniła się chwilami w dosyć nieciekawą walkę. Koledzy ze Szczecina, nie mówię tu o całej społeczności, jest to grupa osób, zaczęła dosyć mocno atakować naszą stronę. Zaczęli spamować forum, wysyłać 300 komentarzy w ciągu jednej minuty. Zaczęli używać programów, które mają za zadanie obciążyć bazę, przez co jeżeli zbyt bardzo obciążą bazę, to strona po prostu przestanie działać. Zamiast wzajemnej współpracy dwóch polskich miast wytworzyła się niezdrowa rywalizacja. Niestety to wszystko przestaje być dobrą zabawą. Straciło to sens obywatelski, straciło to formę takiego początkowego poruszenia wielu, wielu osób, a zaczęła to być po prostu gra tak naprawdę, w której trzeba zabić przeciwnika. Gdynianie zdają się tym nie przejmować i promują akcję w każdy możliwy sposób. Obok plakatów i ulotek są też inne sposoby na zmotywowanie mieszkańców. Po mieście jeżdżą nasze trolejbusy i autobusy z plakatami namawiającymi do głosowania. Jeździ też taki specjalny autobus, który przemawia sugestywnie i apeluje do głosowania. Również w kilku miejscach, w centrach handlowych na przykład, są wystawione komputery, na których osoby, które nie dysponują własnym, mogą głosować na Gdynię. Gdynia ma też swoich sojuszników, m.in. satyryk Jacek Fedorowicz czy prezydent Gdańska. My zapytaliśmy Gdynian, dlaczego warto wziąć udział w zabawie. No, to jest wyróżnienie dla Gdyni na pewno jakieś, bo to jest gra międzynarodowa. No oczywiście warto. Miasto ludzi młodych, rozwijające się, m.in. my młodzi, deweloperzy, także cieszymy się, że Gdynia będzie w Monopolu. Ja głosowałam już przez internet. A czy chciałaby Pani właśnie, żeby Gdynia znalazła się? To koniecznie, 100% musi się znaleźć. Tylko do 9 marca możemy zagłosować na swoje ulubione miasta.
O tym, który z nich znajdą się na planszy, dowiemy się dopiero w sierpniu. Organizatorzy, by wzmóc ciekawość internautów, ukryli wyniki głosowania. Niezależnie od tego, czy Gdynia lub Szczecin wejdą do gry, warto pamiętać, że to przede wszystkim dobra zabawa i tak powinniśmy do tego podchodzić. Norbert Miętki, Superstacja Gdańsk.